Cześć, jestem Klaudia, to na no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Za pomocą metody WSEPR określimy typ hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczce H2O i kationie H3O, oraz kształty tych drobin. Ok, no to zaczynamy sobie oczywiście od wody, cząsteczka H2O. I co my tutaj musimy wiedzieć? Otóż, że. Dla cząsteczki wody atomem centralnym, czyli tym, który będzie leżał w środku jest tlen. A podstawnikami są atomy wodoru. Liczba elektronów walencyjnych atomu tlenu wynosi 6, ponieważ jest z grupy 16, a 16 minus 10 to 6. Natomiast wodoru 1. Atomy wodoru dążą do uzyskania dubletu elektronowego, czyli dwóch elektronów. I każdy z nich potrzebuje do tego jednego elektronu. A tlen, żeby osiągnąć oktet elektronowy, potrzebuje dwóch elektronów, które pochodzą z tych wodorów. Czyli zaczynamy od WP. Jedna, druga. Raz. No i tutaj mamy liczbę elektronów walencyjnych. Tlenu minus liczbę elektronów potrzebnych do wiązań z wodorem, czyli 2. 6 odjąć 2 to 4, połowa z 4 to 2. I teraz liczba orbitali zhibrydizowanych atomu centralnego, czyli LH. 2 wiązania plus 2 wolne pary elektronowe. 4. Hop. Czyli liczba orbitali zhybrydyzowanych LH wynosi 4, i na podstawie tego określamy sobie typ hybrydyzacji. Czyli będziemy mieć hybrydyzację SP, tutaj jest tak jakby jedyneczka, dodać 3 to 4. SP3. Czyli jest to kształt cząsteczki kątowy. Kątowy. Najlepiej sobie zapamiętać, że to jest albo taka fałka, no bo tak mamy kąt, albo w tą stronę, w sensie w tą stronę. Tak o, tak wygląda cząsteczka kątowa. Czyli wiem, że nie trzeba tego rysować w tym zadaniu. Ale u nas wyglądałoby to tak: hop, hop, wodór, znaczy to oczywiście jest na jednym poziomie. No i wygląda, tak, jak coś takiego i wolne pary elektronowe. Dobra, no to teraz ten jon. Dla tego jonu atomem centralnym też jest tlen, a podstawnikami będą atomy wodoru. Wszystkie inne jest dokładnie takie samo. Czyli mamy tak. WP. Jedna druga. I tutaj. Ten tlen nie ma w sobie sześciu. Hmm. Elektronów walencyjnych, ponieważ oddał 1. Dlatego też mamy tutaj piątkę, i 3 elektrony będą potrzebne do otworzenia wiązań z trzema wodorami. 5 odjąć 3 to 2, połowa z 2 to 1 lH 1 plus 3 te wiązania. No to mamy znów 4. Ale tutaj będziemy mieć typ hiprecyzacji SP3. I uwaga, tu się okazuje, że powstanie nam z tego piramida trygonalna. Pomimo, że tu jest sp3 i tu jest sp3, dlaczego tak się dzieje? Bo tutaj mamy dwa wiązania sigma i dwie wolne pary elektronowe. A tutaj będziemy mieć tlen, wodór, wodór i wodór. I jeszcze to bierzemy w nawias kwadratowy. Pokazujemy, że to jest jon. I teraz tu mamy 1, 2, trzy te elektrony. To tutaj jeszcze jedną wolną parę elektronową, bo przypominam, że tutaj brakuje nam jednego elektronu. Dlatego mamy tutaj tego plusika. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.